Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu mówiącym o tym, co dobrego dzieje się w gminie Burzenin. Jesteśmy w szkole podstawowej w Burzeninie, gdzie tuż za mną oglądamy piękny, nowy plac, na którym wszyscy nasi milusińscy mogą sprawdzić się z wiedzy o ruchu drogowym. Przypomnę tylko, że na ten projekt nasza gmina wydatkowała kwotę około 500 000 zł, z czego niespełna 400 tysięcy złotych. To było dofinansowanie pozyskane ze środków zewnętrznych. Miasteczko ruchu drogowego również oprócz naszej szkolnej młodzieży będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko. Cieszymy się, że możemy realizować ważne cele. Podnosimy poziom edukacji o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży. Jest to również doskonałe miejsce do spędzania czasu wolnego całych rodzin. Zapraszam do korzystania z tego miejsca, do odwiedzania częstego i abyśmy wszyscy razem mogli korzystać, podpowiem tylko, że nasz plac, gdzie będziemy się uczyć właśnie jazdy, chociażby rowerami, doposażyliśmy również w takie urządzenia, które pozwolą na załączanie świateł drogowych, tak abyśmy również po tym czasie, kiedy szkoła funkcjonuje, również mogli sprawdzić siebie i poćwiczyć, jak to jest z jazdy na drogach publicznych z wykorzystaniem właśnie już działających takich świecących świateł. Znajdujemy się na świetlicy wiejskiej w Tyczynie. Tuż za mną akurat widać świeżo położoną tapetę i to jest tylko znak, że trwają tutaj właśnie intensywne prace remontowe. To jest kolejny obiekt, który w tej chwili ulega przeobrażeniu. Byliśmy niedawno z wizytą w miejscowości Gronów, gdzie też właśnie takie prace były prowadzone. Z tego tytułu, że tych obiektów na naszym terenie jest dosyć sporo i wszystkie one w zasadzie albo już zostały wyremontowane, albo te prace zostały rozpoczęte. Chcemy, żeby właśnie te miejsca takie lokalne też nabrały nowego kolorytu, żeby one służyły wszystkim naszym mieszkańcom. Położone są płytki na posadzce, tapeta przyklejona, łazienka jest wykończona, przedsionek jest zrobiony i ogólnie teraz kuchnię kończymy i praktycznie 70% pracy jest wykonanych, będzie jeszcze napinany sufit założony, także myślę, że w ciągu 2-3 tygodni się wyrobimy. Przypomnę tylko, że takich miejsc mamy już dosyć sporo na naszym terenie i te miejsca już służą bardzo intensywnie naszym mieszkańcom. Byliśmy z wizytami chociażby w Będkowie, byliśmy w Gronowie. W tej chwili trwają jeszcze prace, jeżeli chodzi o salę w Burzeninie. Jest piękna sala i w Jarocicach, ale też wiele takich innych miejsc, chociażby Wola Będkowska, chociażby sala w Nieczuju. To są miejsca, gdzie właśnie już w tej chwili naprawdę w bardzo miłych warunkach możemy się spotykać, możemy korzystać po prostu z tych obiektów. Jesteśmy w tej chwili na skrzyżowaniu, głównym skrzyżowaniu na drodze wojewódzkiej, gdzie panuje, jak zresztą widać tutaj, dość spory ruch samochodowy i od tego miejsca właśnie rozpoczną się już niebawem prace drogowe związane z przebudową drugiej części Strumian, to znaczy ulicy Głównej i ulic, które przylegają właśnie do ulicy Głównej. Widać już na tym terenie znaki drogowe świadczące o tym, że ten teren zostanie przeistoczony już w prawdziwy plac budowy. Rozpoczniemy prace związane z budową kanalizacji deszczowej i będą się dalej toczyć prace związane z chociażby z budową nowych nawierzchni, z usuwaniem kolizji. Rozpoczęły się prace związane z projektowaniem przebudowy całego odcinka drogowego drogi wojewódzkiej od mostu w Burzeninie przez miejscowość Strumiany i te prace będą dotyczyć całego odcinka drogi wojewódzkiej od Strumian
aż po Widawę. Pojawią się bezpieczne przejścia dla pieszych, jak również w kierunku Widawy najprawdopodobniej pojawi się taki element, który myślę, że ucieszy naszych rowerzystów, ponieważ będzie dotyczył ścieżki pieszo-rowerowej. Jak wspomniałem, te prace zostały rozpoczęte. Trwać będą kilkanaście miesięcy najmniej, ale sądzę, że w przyszłym roku te prace zostaną zamknięte. Warto wspomnieć też o przebudowie ulicy Siemiechowskiej. Wspomnę jedynie, iż na obecnym etapie trwają bardzo zaawansowane prace projektowe. Pod koniec tego roku powinny one się zamknąć i być może jeszcze właśnie z końcem tego roku, a najpóźniej z wczesną wiosną pojawią się maszyny budowlane już na tym odcinku, który będzie przebudowywany aż do końca naszej gminy, do granicy z gminą Widawa. Jeżeli mowa o obiektach szkolnych, to warto kilka słów poświęcić szkole podstawowej we Waszkowskim. Jesteśmy w tej chwili w obiekcie tej szkoły. Tuż za mną widać nową część, powstającą od niedawna, część świetlicy i pomieszczenia dydaktycznego. Przypomnę, że wartość tego projektu to 1 000 000 zł, przy czym nasza gmina dokłada do właśnie tej inwestycji około 30 tysięcy złotych, więc naprawdę ten projekt to jest strzał w dziesiątkę, dokładamy do niego bardzo niewiele, a powstaną tutaj świetne rzeczy. Znajdujemy się teraz na głównym korytarzu szkoły w Waszkowskiem. Po mojej lewej stronie widać już zaawansowane prace budowlane świetlicy szkolnej. Również przebudowujemy cały korytarz, więc za chwilę będą tutaj zawieszone sufity, nowe oświetlenie. Oprócz tego projektu mamy również złożony wniosek na dofinansowanie kolejnych prac dotyczących obiektu szkoły, a mianowicie złożyliśmy wniosek o powiększenie go o nowy obiekt sportowy, to znaczy boisko sportowe wraz z częścią również do zabawy, do aktywności ruchowej wszystkich dzieci. I w tym wniosku poprosiliśmy również o wsparcie przebudowy, wyremontowania części przedszkolnej obiektu szkolnego. Jest wiele miejsc w gminie Burzenic, z których jesteśmy dumni i właśnie w tym momencie jesteśmy w jednym z nich, a chodzi o świetlicę wiejską w Gronowie, która można powiedzieć, że stała się nowym kompletnie miejscem, gdzie na pewno będziemy się spotykać wielokrotnie. Byliśmy z wizytą wcześniej w trakcie prac remontowych. Dziś możemy się pochwalić już zakończonymi remontami, pięknym wystrojem, pięknym otoczeniem i z tego tytułu chciałbym właśnie bardzo serdecznie Państwa do tego miejsca zaprosić. Praktycznie całe miejsce zostało tutaj przebudowane, bo tak naprawdę to zaczynaliśmy od gruzowiska. Zmienialiśmy tutaj posadzki, kopaliśmy do spodu, robiliśmy klimatyzację, oświetlenie, sufity, ściany. Także naprawdę wszystko tutaj jest nowe. Środki na ten remont pozyskiwaliśmy z różnych źródeł, z różnych dotacji, dofinansowań. Duży wkład swój miało tutaj koło gospodyń wiejskich, które naprawdę sporo pieniążków tutaj w to włożyło. No i oczywiście Urząd Gminy, który resztę potrzebującej kwoty tutaj nam dołożył. Także bardzo serdecznie dziękujemy panu wójtowi i wszystkim pracownikom gminnym, którzy tutaj robili ten remont. Inwestycje drogowe są zawsze oczkiem w głowie, jeżeli chodzi o prace inwestycyjne w gminie i są tematem, który zawsze interesuje również naszych mieszkańców. Jesteśmy w tej chwili na drodze z Kolonii Niechmirowskiej do Kamionki. Tutaj, jak widać, prace drogowe już dobiegają końca. Niebawem będziemy wykonywać ostatnią warstwę ścieralną asfaltu i będą przeprowadzone ostatnie prace związane z poboczami.
Dlatego też w ciągu jednego miesiąca będziemy tę inwestycję zamykać i oddawać do użytku. Ale warto też wspomnieć o innych pracach, które niebawem będą prowadzone, a między innymi w ciągu jednego miesiąca planujemy rozpocząć postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy drogi biegnącej przez jedną z części miejscowości Szczawno, czyli tej części, która jeszcze nie ma drogi asfaltowej. I w tej miejscowości myślę, że pod koniec przyszłego roku będziemy jeździć już pięknym nowym asfaltem. Przypomnę tylko, że formuła realizacji tej inwestycji w Szczawnie to jest zaprojektuj i wybuduj, dlatego rozpocznie się w tym roku właśnie fazą projektowania na bazie programu funkcjonalno-użytkowego, który już jest wykonany i będzie podstawą do przeprowadzenia przetargu i prawdopodobnie z wiosną przyszłego roku będą wbite pierwsze szpadle i będą prowadzone już fizycznie prace drogowe. Tych prac jest oczywiście w planach naszej gminy dużo więcej, bo wspomnę tylko, że również zostały pozyskane duże środki, bo prawie 8 milionów złotych na przebudowę dróg w miejscowości Działy i w miejscowości Sambusz, gdzie również na podobnej zasadzie zaprojektuj i wybuduj będziemy realizować w przyszłości inwestycje drogowe. Z kolonii Niechmirowskiej przenieśliśmy się w tej chwili do miejscowości Będków. Stoimy na nowym chodniku. Już niebawem powstanie obok tego chodnika piękna jezdnia asfaltowa. W ciągu miesiąca powinniśmy tą inwestycję powoli domykać. Mam nadzieję, że nie tylko miejscowość Będków zyska właśnie na takim pięknym rozwiązaniu drogowym, dlatego że prace związane z drogownictwem dotyczą w tej chwili wielu miejscowości. Warto przypomnieć, że odbyły się niedawno konsultacje związane z opracowywanym przez gminę projektem przebudowy drogi powiatowej z Witowa w kierunku Woli Będkowskiej i do końca naszej gminy. Ten odcinek drogowy będzie, mam nadzieję, również przebudowany w przyszłości. Natomiast na dzień dzisiejszy pracujemy intensywnie, aby w szczegółach dopracować wszystkie elementy projektowe, tak abyśmy przekazali do uzgodnień, do konsultacji tenże właśnie projekt i w związku z tym będzie się można dalej starać o pozyskiwanie środków na realizację już fizyczną przebudowy właśnie tego odcinka. Już niebawem, bo w sierpniu, w tej miejscowości również spotkamy się przy okazji organizowanych 24 sierpnia dożynek gminno-parafialnych. Dzieje się bardzo dużo w różnych obszarach, bo między innymi rozbudowujemy gospodarkę wodno-ściekową. W tej chwili powstaje chociażby nowe ujęcie wody zapasowe, takie ujęcie, które powstaje w miejscowości Redzeń. Mamy też sukces, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków dotyczących chociażby zabezpieczenia naszych wszystkich jednostek przed cyberatakami. Pozyskaliśmy na ten cel pokaźną kwotę 400 tysięcy złotych. Jest prowadzonych wiele prac remontowych i porządkowych. Niebawem takie prace dobiegną końca chociażby w Straży Pożarnej w Burzeninie. Ale również jest wiele innych elementów, o których warto by było wspomnieć i o których będziemy mówić na pewno przy okazji kolejnych naszych spotkań. Należy również wspomnieć o wielkim wydarzeniu, na które na pewno Państwo czekacie, czyli kolejnej edycji Festiwalu Mleka i Miodu. W tym roku spotykamy się 1 czerwca na Strumianach, a do atrakcji tegorocznego festiwalu będą oczywiście należeć występy artystyczne. I wspomnę o największych gwiazdach, między innymi
Cleo, pięknych i młodych, Ines. Wystąpią również artyści tacy jak raper Sobota, Roxa OK. Będziemy mieć okazję również posłuchać największych przebojów Maryli Rodowicz. No i niezmiennie będziemy bawić się również wieczorem przy muzyce dyskotekowej, tak aby każdy z nas mógł również potańczyć, pośpiewać, dobrze spędzić czas i się pobawić. Ale to nie wszystko, drodzy Państwo, ponieważ następnego dnia, 2 czerwca, przygotowaliśmy specjalne atrakcje tylko dla naszych milusińskich, dla dzieci. Dlatego, że ta niedziela będzie przeznaczona właśnie po to, aby wspólnie z rodzicami można było świetnie pobawić się w wielkim, wesołym miasteczku, również na Strumianach. Specjalną okazją do spotkania będzie również w tym samym miejscu wielka wystawa psów rasowych. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, aby spędzić z nami ten czas i dobrze się bawić.